Hej, hej, siemaneczko, witam wszystkich moich drogich widzów, siemano, siemano, z tej strony Przemoc, kanał Raptor 1014, witam w kolejnym odcinku gry Hell Let Loose. W godzinnym odcinku, ze względu na to, że gra wyrzuca wszystkie transmisje na żywo, ma takie błędy, że czasem sama potrafi się wyłączyć lub cofnąć nasze postępy. Rzadko to bywa, ale bywa. No widzę, że tutaj ładnie ktoś już zaparkował. Gościu wchodzi do ciężarówki, próbuje jechać. Coś mu nie wychodzi. Dobre, dobre. No i cóż. Mamy działania wojenne na mapie Saint-Marie-du-Mont. I teraz będziemy bronić baterie Bicot. Dobra, lecimy tam. Mamy cztery sektory. W działaniach wojennych chodzi o to, że gdy skończy się czas, musimy kontrolować więcej sektorów niż przeciwnik. Czyli my atakujemy ich i oni atakują nas. Ja gram strzelcem z karabinem maszynowym. I sobie dalej działamy, robiąc trofea. Udało mi się już na dwóch kolejnych mapach wzgórze 400 zagrać, także wpadło trofeum już zrobione na 100%. Jeszcze robię poziom 50. I trofea, które są właśnie za zagranie i wygranie. 25 działań wojennych, 25 ofensyw i zdobycie 100 sektorów. Postępy w trofeach macie napisane w danym filmiku, w tytule. Także życzę wszystkim miłego oglądania. Dziękuję za łapeczki w górę, za subskrypcję. O, właśnie dostałem. No i cóż, lecimy na wojnę. A ja siadam gdzieś tak z 1,5 metra od telewizora, 43 cale, żeby wszystko dobrze widzieć, bo tutaj, żeby tu trafić czasami dobrze, to najlepiej siąść bliżej telewizora. Wiadomo, jest to niebezpieczne dla oczu, dlatego ja wam to oczywiście tego nie polecam. Ale ja mogę tak siedzieć i nic mi nie jest, oczy mi w ogóle nie piekło, ale pamiętajcie, że nie jest to zbyt dobre dla oczu, dla zdrowia. Okej, tutaj słyszałem, padają strzały. Możliwe, że ktoś jest w krzakach gdzieś ukryty. Także tutaj ja chodzę po cichu dużo. Dużo się skradam. Trzeba być bardzo ostrożnym, jak się gra normalnie. Nie to, co ja pokazywałem wam w pierwszych odcinkach, gdzie robiłem dziwaczne trofea i robiłem różne przekombinowane rzeczy. Drogą lepiej nie iść, żeby nie być na widoku. Dalej jest tak, że szukam siebie na mapie, bo ten znacznik naszego bohatera jest tak zasrany, żółty i mały. Tutaj ktoś we mnie strzela. Nie wiem, czy to mój, czy wróg. O, widzę wroga. Czasem lepiej ostrzelać, może przypadkiem się go trafi, niż pójść i zginąć. Bombardacja! Nie wiem, kto to... kogo zbombardował. Dobra, idziemy tutaj. Jak przyjmiemy ostatni punkt, wygrywamy. Jeszcze nie przejmiemy, czas się kończy, wygramy, bo mamy najwięcej, jak na razie, zdobytych sektorów. Chyba że oni zdobędą nasz sektor, to będziemy się bić dalej. Goście z niebieskimi, zielonymi znaczkami to są moi. Bez znaczków to są wrogowie. O kurna, ja czy nie mogę? Uciekam. Ktoś tu we mnie ładnie ładował. Ale przeżyłem. Całe szczęście.
ciąg nasz się fajczy, tylko... A nie, zaraz, dziwne. My jesteśmy Niemcami, a to jest czołg amerykański. A, tylko tu mam granat dymny. A, rzucam. A. O, kurka! Przecież granat dymny to był! Mój granat dymny mnie wysadził. Dostałem jedną karę za wysadzenie z samego siebie. No to dobra, to może uszkodziłem też trochę tego czołgu. Nie ma złego, co by na dobre nie wyszło. Okidoki. O! No mówiłem, teraz się teleportuję. Mam nowy punkt. O! Amerykanie. Punkt nam chcą zabrać. Musimy im w tym przeszkodzić. Kurka, gościu, myślałem, że jesteś wrogiem. Przecież jak ja zabiłem sojusznika, przecież nawet nie strzelałem. Zabierają nam punkt. Ojeju, niedobrze. O, tu jest chyba wróg. Nie no, znaczka. Skitraj się. Bomby lecą w moim kierunku, tylko nie wiem, czy mnie minął. Dobra, uciekamy. Dobra, udało się. Przeżyć nalot. O, wróg. No, wychylcie się, paniaki. Wow, dostałem. Mam nadzieję, że on też. Pozdrawiam wszystkich moich widzów. Siemano, siemano. Lecimy dalej sobie z gierką, zdobywamy trofea. O, kurka. Przejęli nasz punkt. Ajajaj. Teraz sieć A4 musimy chronić albo... teraz pytanie. Dobra, idę na wroga. Bo mogę albo bronić naszą sieć, albo spróbować odebrać ich sektor. Dobra, próbuję odebrać. No, próbujemy oczywiście. Z ziomeczkami, bo samemu to mi się nie uda. Chyba, że byłby sektor pusty. metrów bateria. Także my zabraliśmy tą baterię wcześniej im, a teraz oni zabrali nam. A teraz my idziemy tą baterię odbić. Kurka, rakieta mi przed twarzą przeleciała. Przejdę? Kurde, to brzmi. Takie małe krzaki, czasami ta gra tak denerwuje. Jakieś małe krzaczory, nie można przejść. O! Wróg. Podejdę do murku. Może uda mi się kogoś ustrzelić. Najgorzej jak mamy na celowniku wroga, a tutaj ktoś z naszych stanie. No co, poszedł? Ktoś go zaczął? O, zdobywamy baterią, zajebiście. Ha, zdobyto, dobra. Jeszcze jeden sektor i wygrywamy, tylko trzeba się postarać.
Jak słyszał kroki, to lepiej się odwrócić, bo czasami nie wiadomo, czy to wróg. A to chyba jest już wróg. A gdzie ty jedziesz, panie? Dobra, zobaczcie go nam. Jestem żółty w prawo, Le Grand. Idziemy na Le Grand. Pół kilometra przed nami. Nie wiem, coś ten gościu dziwnie pojechał. Nie w tą stronę, bo teraz oni bronią Le Grand, a my mamy go zdobyć. Czołg amerykański. Obraca lufę? Obraca lufę, będzie strzelał na pewno. Może uda mi się tam do okopów dojść. Dobra, może siebie nie rozwalę. Dobra, trochę go zmyliłem. Nie wiem, coś ten czołg amerykański braca lufę od. Pewnie zaczął właśnie strzelać. No piechota nie ma najmniejszych szans. Szans wstać z czołgiem, lepiej unikać pojazdów pancernych. Pójdę tędy. Jeszcze 400 metrów. Piechota w ciężarówce. O kurka! Coś mnie trafiło. Prosto w głowę, bo normalnie było słychać, że nabój przechodzi przez hełm. I znowu kawałek na piechotę. Trzeba przejść. Wróg. A ładnie, jak go wysadziło. Nie wiem, czy to na czołg, czy najechał na minę. Ale piękne to było. A ja tędy nie przejdę. Zdobywamy mocny punkt. Tutaj moje rzymeczki stawiają opór. Zobaczmy, co tutaj się dzieje. Też jest ważne, jak bardzo jesteśmy cicho, bo na przykład jak jesteśmy blisko wroga, to najlepiej wtedy się poruszać, gdy na przykład czołg jedzie lub samolot leci, wtedy oni nas nie słyszą. No i to było, to jest najgorsze, wtedy wróg najbardziej słyszy, że się poruszamy. Czasami nas trafia przypadkowy nabój, także od wroga lub naszego sojusznika i też możemy paść. Dobra, musiałem się odwrócić, bo słyszałem, że coś biegnie. Ktoś biegnie w moim kierunku. Nasi poszli do przodu. Mam zajebistą ochronę. Szczątki murku.
czołg wali. Naszych. Są tu trochę bardziej w prawo. O kurka, jaki ostrzał. Myślałem, że to wróg. Klater. Jak przeładowujemy, to nie możemy w ogóle ani iść, ani nic. W innych grach normalnie można biec z przeładowaniem, a tutaj nie, tak dziwne to. Bo normalnie można biec i przeładować. Dobra, pewnie podchodzi. Dobra, dwóch załatwiłem. Dwóch do jednego dla mnie. Przedtem było fajnie, tylko nie nagrywam odcinka. Taki stary, o Boże, się zatrzymałem. Ładowałem ich z góry po głowach. Potem dwóch załatwiłem na schodach i potem kolejny przyszedł. Tylko nie wiem, gdzie on był, z której strony i mnie zastrzelił. Tylko usłyszałem strzał i dostałem w łeb. Ale to był moment, gdy patrzyłem przez okno, także nawet nie wiem, czy dostałem z tyłu za schody, czy z przodu przez okno. Dziesięć minut mamy do zdobycia ostatniego punktu. Ta polana jest cała pod ostrzałem. A pies są swoje. O kurka! Denerwujące jest to, że jak są takie małe murki, postać nasza nie przeskoczy, tylko... Musimy dawać krzyżyk i mieć szczęście, że przyjdziemy. Także jest tu parę rzeczy denerwujących, które można byłoby to naprawić, żeby gra była jeszcze bardziej lepsza. Bo tak naprawdę fajnie się gra, ale no nie jest to szczyt, można powiedzieć, profesjonalizmu w tym tytule. Taka gra, wiecie, do zagrania. Kurka, zaważyłem ciecia Maj do po lewej stronie. Już wyciągałem muszkę w jego kierunku i oberwałem konkretnie. Także ta gra byłaby jeszcze lepsza, gdyby naprawiono błędy, poprawiono znaczek, bardziej widoczny. Poprawiono by jakieś, nie wiem, może te ikonki pojazdów, bo czasem nawet nie wiem, co za pojazd. Jak jest pojedynczy, ok, jak są trzy na kupie w jednym miejscu, to nawet nie wiadomo, co tam jest. Żeby mapę można było przybliżać, zanim wybierzemy na przykład punkt odrodzenia, żeby było wiadomo, co jest przy tym punkcie. No i ten znaczek naszego bohatera, który jest mały, żółty i gówno widać na mapie, gdzie my jesteśmy. Ja w 90% gry, ja w ogóle nie wiem, gdzie ja jestem na mapie. No nie wiem, nie mam pojęcia. Nawet jak się, tak jak teraz, teleportuję do danego miejsca, włączam mapę i już nie wiem, gdzie jestem, nie mam pojęcia. No teraz zobaczyłem, że akurat wyszedłem tu. Ale jakby tu były inne znaczki, to one by zasłoniły moją postać i dalej bym nie wiedział, gdzie jestem. No to jest pokręcone. Ładują we mnie. Kurka, proszę. Dobrze, gościu, z moździerza, ładuj. A to masz czołg u nas. O kurde, chyba czołg. Czołg amerykański wyjechał na ulicę. A te czołgi, mówię, potrafią dobrze tępić piechotę. O! Teleportujemy się przy samym środku głównym najważniejszej bazy wroga. Legra.
O, wiedzę, moi już ją zdobywają, ponieważ ładuje się niebieski pasek na czerwonym tytule tej ma. Tak, jesteśmy. I znowu nie wiem, gdzie jestem. A, dobra, wszedłem do środka. Tego gówna. Dobra, zdobywamy. Mamy prawie połowę. Szukamy wrogów. Słyszę. O, widzę wroga. Jeszcze żyje, trzymaj na. O, dostał. Dostał, poszedł. Dobra, dobiłem go. Prosto w łapę ten. Łapetynka. Przedtem myślałem, że tutaj wróg stoi koło słupa, a to była oparta łopata. Ale jak siedzi na przykład w tej grze po wielkim, gęstym lesie, to czasami odłamki drzew, no, wydają się z daleka, jakby to byli jacyś żołnierze. Dla pewności lepiej strzelić. Dobra, jestem w środeczku. Mój ci on! Sektor! Mój ci on! A sam sobie biję brawo, bo tu nie jest za łatwo zwyciężyć, dlatego zwycięstwo mojej ekipy jest zajebiste. Wygraliśmy. Jako Niemcy. Polecam wszystkim film na YouTubie pod tytułem Teorie spiskowe, które stały się faktem. Gościu, który zna się na ekonomii, na bankach, na inflacji, omawia rządowe, korporacyjne, bankowe teorie spiskowe, które były teoriami spiskowymi, ale stały się faktem, nawet na temat szczepionek świńskiej grypy omawia, które wyrządziły więcej złego niż dobrego. Także polecam, polecam i jest omówione na początku, jak działają media, pod jakimi ludzie wpływami informacji decydują, jakie w życiu podjąć decyzje. To jest to oczywiście z góry zaplanowane przez elity rządzące i globalistów, także życzę wam, nie wiem, czy miłego oglądania, ale pożytecznej wiedzy na pewno z tego filmu dużo się dowiecie. To nie jest film 50 minut, on trwa jakąś godzinę 40. Gościu tak to fajnie, spokojnie omawia, opowiada, pokazuje stronki, linki i dodatkowo jest też fajnie pokazane różne strony, różne telewizje amerykańskie, które na ten temat sam mówią, a niby co innego, a tak naprawdę mówią to samo, także polecam z całego serca. Pewnie na dniach, właśnie na pewno na dniach dosępnię tą link na moim Facebooku i Instagramie, także zapraszam wszystkich chętnych na Facebooka Przemysław Radlak, Instagrama Raptor 10111 oraz ze znajomych na PlayStation Raptor 10111, tak samo jak nikt na PlayStation. Dobra, wsiadamy do ciężarówki. O kurka, chcą odjechać beze mnie, no nie, nie, no. No kurna, no pojechali. Prawie. Prawie wyszło.
Kondo. No zaczyń mnie, no jaki typ. Dał mu karę. Po co we mnie strzelę? Ja w nikogo nie strzelam. Co za gość. Po co pan we mnie strzelać? Punkt mamy na północy, dobra. Teleportuję się na północ. Nie ma tego złego. Będę miał w linii prostej krótszą drogę. Dobra, idziemy. Czyli co to jest? Działania wojenne, okej. Okay. Musimy zdobyć jak największą ilość sektorów. Cały odcinek trwa godzinę czasu, także zobaczymy, czy w ogóle uda wam się obejrzeć te działania do końca, ze względu na to, że te bitwy potrafią, ją jedna bitwa nawet trwać czasem 2 godziny. No niestety, szkoda, że gra live'y wyłącza, bo no już przez kilka dni byłyby 12-godzinne transmisje na moim kanale. No, ja przez to tracę wyświetlenia, a wy tracicie oglądania. Oglądanie kolejnych live'ów na moim kanale. No szkoda. No ale tak samo jest z grą, nie wiem, chyba że naprawili. Tak samo jest z grą Terminator Resistance właśnie na PlayStation 5. Że też musiałem nagrywać takie odcinki i rzucać na kanał zamiast robić live'y. Także wielka szkoda. No ale na to w sumie tracą tylko twórcy tej gry, bo jeśli ktoś lubi gry wojenne online i będzie chciał tą grę transmitować, się wkurzy, ją usunie i tyle. I dzięki temu ta gra nie ma sama z sobie dla siebie własnej jakiejś, wiecie, darmowej reklamy, prawda? Co jest, kurka, poza mapę? Aha, dobra, poza mapę wyszedłem. Teraz prosto. Trzymając się troszkę strony prawej. Dobra. No. Chyba, że tędy przejdę? No kurka, nie mów. Chyba, że oszukam systemu, nie. Myślałem, że będzie przejście. Tutaj koło drutów kolczastych. Jak się idzie, to można grać na luzie, ale jak już są wrogowie, jest walka, to już mówię. Trzeba mieć takie konkretne skupienie. No kurka, co to... Ta mapa jest zakręcona. Teraz gdzieś tam mi pokazuje. Moje strzelają z artylerii. To jest jeszcze nawet wroga nie ma nigdzie. Przełęcz północna, no niestety wróg ją zdobywa. Jeśli zdobędą, będziemy musieli ją odbić. I potem oczywiście dobrze bronić. Ścieżką lepiej nie iść. W jednej walce tak ciekawie zrobiłem, że wszedłem całą mapę dookoła. Wszedłem na tył wrogów. Jak oni strzelali w artylerię z artylerii, to ja normalnie miałem na muszce ich artylerzystów i załatwiałem normalnie. To tak jakby... To była artyleria, oni stąd strzelają tam w moich, a ja tutaj z tyłu ich zachodzę, normalnie dookoła wszedłem i tutaj w nich ładowałem.
Straciliśmy punkt neutralny, teraz trzeba go odbić. Przełęcz północna. Takie długie bieganie kojarzy mi się tylko z jedną grą. Far Cry. Powiem wam, ciekawa jest ta gra, bardzo fajna. Jak już się normalnie gra, nie to co robiłem wcześniej, w pierwszych odcinkach, to naprawdę gra potrafi wciągnąć. Trzeba się skupić, skoncentrować, delikatnie chodzić, celować, po cichu, kombinować. Także fajny, fajny. Nie tak, że idziemy, strzelamy i tylko mamy 3 sekundy na odrodzenie. Czasami potrafimy pół minuty być poza mapą i czekać aż nas wyspami. Terytorium wroga. Dobra, my jesteśmy Amerykanie. Okej. Czyli tym razem walczymy z Niemcami. Wcześniej byliśmy po stronie niemieckiej. Ktoś tutaj ładnie wystawił sobie karabinek maszynowy, aby nas posiekać. Jak na razie udaje mu się to. O kurka, to nie mówcie, że znowu z buta. Ja pierniczę. Znowu pół mapy z buta muszę iść. Ale widzę, że niedaleko w sumie stoi ciężarówka. Mógłbym nią podjechać, jeśli jest sprawna. I ta ciężarówka jest po prawej. Aby nikt mi jej nie zakosił. Parirararara. No i teraz powiedzcie mi, gdzie ja kurna jestem na tej mapie. Ja pierniczę. Spory ty znacznik. Dobra, słyszę. Wóz. Wóz czy przewóz? No nie, 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 no kurde, gościu z mojej drużyny wsiadł. I chce nią odjechać. No nie wierzę, no nie. Gościu, czekaj, kurna. Czemajdo. Czekaj, ja też chcę wsiąść. Czekaj na mnie, panie. No. Dobra, prowadź, jedź. Coś kurna pojechał, stary. Ktoś ci uciął prowadzić? Grałeś, nie wiem, w Gran Turismo? Gran Turismo Forest. Sport. Hej ho, do lasu by się szło, hej ho, 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 ciężarówką by się jechało, hej ho, hej ho, hej ho, hej ho, hej ho, hej ho. Left, tu left, 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 żartowałem, right, right. Prawo, panie. Gdzie ty mnie prowadzisz w jakiś zadupie? Gdzie on? Kurna. A, tu, no. Biała ciężarówka na mapie, no naprawdę.
Fajnie, żeście to programiści drodzy kochani wymyślili. W prawo, tu mamy jechać, tutaj gość. Dawaj w prawo, bo strzelają w nas. Tutaj, o jeden most za daleko. Wow, ciężarówka nam się fajczy. Dupa nam się pali, o kurde. Załatwili nas. Zakilili nas. Ten taksówkarz był do dupy. Dobrze, że nie musiałem mu płacić za podwózkę. Dobra, musimy bronić naszego... O. Kurka, nie mogę się teleportnąć na górę? Ajajaj. Szkoda. Tam chciałem ktoś dał... punkt. No bo można było się pojawić, ale no niestety, odrodzenie. Ale niestety, no nie mogłem. Easy company! Atak! O kurka, co to miało być? Dobra, widzę, że na północy osiadła się piechota wroga. Teraz tutaj po prawej coś tam kombinują, jakieś lądowanie. Dobrze bronią tej przełęczy południowej. A, południowej czy północnej? Północnej. Takie małe literki źle odczytałem południowej. Przecież północ jest na górze. Siemano, siemano, ładne wdziano. Dobra, lecimy stąd. Czego strzelacie? Aha, dobra. Już wiem czemu, bo to jest czołg niemiecki. Miałem się pytać, dlaczego strzelają w nas własny czołg. Szlak zdobyto. Lewo. Metrów. Ale powiem wam, fajnie mi się gra w tą grę. Nie jestem wkurzony, że tak chodzę, biegam daleko. Ale wiadomo, no, o różnych porach jest różna ilość graczy. Rano i w nocy to jest tutaj przeważnie kilka osób. Dopiero tak jak teraz jest po południu, mamy godzinę po 17, to gra, o widzicie. 98 graczy na tej mapie obecnie jest. Nas tu możliwych. Ja widzę, ustawiłem sobie, że widzę moich do 250 metrów. Ta gra ma też takie błędy, że czasami ustawiamy jakieś opcje. Na przykład ja wyłączyłem, że nie słyszę czatu, ani nikt nie słyszy mnie. I włączam raz grę, patrzę, a to jest dalej włączone. No i kurka.
Także po każdym błędzie gry zalecam, żebyście sobie zobaczyli, czy opcje, jakie sobie ustawiliście, są nadal identycznie włączone. O kurka, moi przełęcz północną zdobywają. Napełnia się niebieski paseczek, jak superowo, zajebiście. Easy company, follow me. O kurka, dawaj. Teraz tak właśnie po takim błędzie gram, zginąłem i przeklnąłem, a to jakiś głos po angielsku mówi tego: no comment, please. A ja myślę, kurka, dlaczego ja typa słyszę, skoro ja czat wyłączyłem, co? Ja wchodzę, czat włączony na maksa, mikrofon włączony na maksa, tak ja pierdolę. Teraz pytanie, czy się utopię, czy nie? Poszukamy gra. Kurka, taktyka rosyjska. Ja pierniczę, my zdobywamy ich punkty, a oni zdobywają jeden z naszych. Ja pójdę w prawo. A tam jest most. Kurka, to nigdzie nie ma przejścia przez rzekę. Dopiero przez most. Głowy w dół. Pieniądze na stół. A gościu ten do sobie przeszedł? Ajajaj! Już prawie przy samym moście. Ale czasami warto dać się zabić i żeby moi ludzie, mój oddział wiedział, skąd padają strzały. Wtedy łatwiej jest namierzyć gościa, który gdzieś tam w krzakach się chowa. Także śmierć nie jest zła, tylko ważne, żeby coś dała, jakiś też pozytywny efekt. No co? A pierniczo, zniszczyli nam odrodzenie, chamy. I niestety widzę, że przełęcz nasza nie została zdobyta. Tutaj pojawił się nowy punkt odrodzenia. I znowu szlak do Kal musimy zdobyć, a oni napierają na nas. Jak zdobędę wszystkie trzy punkty. W sumie ten punkt drugi, jeszcze nas trzeci, główny punkt, to przegrywamy. Jestem w kompanii Fox, z tego co widzę. Kompanii Fox. Go, 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 let's go! O, chyba... A, szlak do kary. Wariant Mausaba. No oni teraz będą nam ten punkt przyjmować, my musimy ten odbić. Dobra, już widzę, gdzie jestem, na szczęście. Jadą nasze jednostki pancerne. A kiepsko, kiepsko nam to idzie. Ale zawsze trochę doświadczenia wpadnie do kolejnego poziomu. Przynajmniej map nie muszę restartować. Kurka, gdzie ja poszedłem? 100 metrów. O kurde, czycia majdo. Ja pierniczę, za mną się z tyłu zasadził. No musimy szlak przejąć i jeszcze przejąć, żeby w ogóle wygrać. Mieć szansę na wygraną.
Przekroczono limit osób. No, co zniszczyłem tu? A, znowu z buciora. A, będzie bombardacja. Chyba chcą nam czołg zbombardować. Coś spudłowali, gdzieś tam daleko strzelili. Nie udało się. Na Facebooka i Instagrama dałem dzisiaj, także polecam wam wszystkim, drodzy widzowie, muzykę, soundtrack z gry Horizon 2 Forbidden West. Bardzo fajna, zajebista muzyka do posłuchania. Bardzo, bardzo polecam. Nick, macie link na moim Facebooku i Instagramie. Serdecznie zapraszam do posłuchania. Oryginalnego soundtracku, nie wiem, jakiego już, wiecie, remiksu. Na pewno za jakiś czas powstaną remiksy tej muzyki. Jak to przeważnie zwykle bywa w dzisiejszych czasach. Chociaż czasami wiadomo, remiksy są lepsze niż oryginały. Ale to różnie bywa. Tracimy punkt, no nie wierzę. O, szlak, zdobyliśmy. Jaki cyrk. Ładnie, fajnie, fajnie. No i teraz musimy iść na przełęcz i przełęcz zdobyć. Mamy godzinę czasu na to. Na to sytuację. Jakiś gościu ciężarówku utknął. Nie może wyjechać. Coraz więcej strzałów słyszą. Gdzieś tutaj są wrogowie. Dobra, słyszałem, że coś się do mnie zbliża, ale jest to jednostka mojego oddziału. No pokaż się, gościu, cwaniaku. Jak widzicie, to przeważnie od razu padamy, lub jak mamy fuksa, to jeszcze można bandaże użyć. Kurka! Nawet nie wiem, czy... Tak, dobrze, dobrze strzelałem. Poruszał się gościu między drzewami. Kurka, jak duch. Polowałem na jednego, drugi mnie ustrzelił. Ale tak to bywa. Strzelając, zdradzamy swoją pozycję, także... O, o, o! Przełęcz, przejmujemy, przejmujemy. Może się uda.
Ciężki czołg nasz jedzie, taki pojazd z trzema kropeczkami, to jest najcięższy czołg. Najbardziej silny. Jedzie w stronę przełęczy. A kurka. A się gościu gdzieś ładnie usadowił. Ciekawe, czy zdążył użyć apteczki. Co tam moi są na górze? Nie widzę jego. Chyba, że już go zdjął, nie? Koniec, z tego co widzę, muszę biegać normalnie od drzewa do drzewa. Tędy pójdą. O, widzę cię, Majda. Właśnie wtedy mnie gość zakosił z tej strony, tutaj z lewej. Jeszcze mogą być wrogowie. Muszę być ostrożny. Teraz czołg jedzie, zagłusza moje kroki. Coś tutaj się jeszcze wyprawia. Co to budę? O, gdzieś tam. Kurde, to jest chyba jeszcze gościu. Chyba było ich dwóch. Teraz albo jeden może mnie ostrzelić, albo drugi. Dobra, tego dowaliłem. Już nie wstanie. Chyba strzeliłem mu w granat i granat wybuch dymny. O, widzicie? Ciekawe. Nawet nie wiedziałem o tym, że takie coś może być. Chyba, że ktoś rzucił dymny przez koło niego. Tu przed tym był jakiś facio. No mówię, czasami jest wrażenie, że... O kurka, jak się skitrał! Jak się skitrał! O, tutaj. To mam cię, już wiem, gdzie jesteś. Kurka. Czasami szczątki drzew wydają się, że to są jakieś... osoby, postacie. A dobra, jesteśmy przy samej prawie przełęczy. Wtedy miałem dobrze, bo czołg jechał i zagłuszał mój pęd. A teraz to on pojechał i gościu dokładnie słyszał, że ja zbliżam się w jego stronę. Jeśli ma dobre słuchawki, tak jak ja, to wtedy dobrze słychać, że na przykład ktoś jest za ścianą lub z której strony się zbliża. Także dobre słuchaweczki do takich gier to oczywiście się w pełni przydają. Ktoś się pojechał ciężarówką, nie zaczekał na mnie! Go, go. Ło. My jeden punkt przyjmujemy, a jeden tracimy. Typu... Ile razy było, że ostrzelałem swoich, pomyślałem, że to wrogowie, także najlepiej ostrzelać i zaraz chwilę szybko puścić spust, żeby ich nie dobić, a w razie czego to jeszcze można uleczyć, jeśli nie padną. O, jeszcze miał to co ja. O, już nie przejdziemy, bo takie małe gówno potrafi nas zablokować. Ptaszunie, bocian, jak on żyje, to my też.
A, tędy to tylko przez most mogę przejść. Where are you? O kurde, jestem tutaj, gdzie miałem przyjść. Już prawie minąłem ten punkt. Przełęcz. Czy przełęcz to ta rudera, o którą walczymy? Szlak straciliśmy. Ja pierniczę, straciliśmy szlak i teraz nie możemy zdobyć przełęczy. Musimy szlak teraz odbić. No nie wierzę. Dobra, teleportujmy się do szlaku. No nie. Prawie zdobyliśmy ten... tą przełęcz. I teraz do szlaku trzeba się teleportować, żeby go odbić i znowu iść do przełęczy. Tu nie ma żadnego. Wszystko. Wszystko nam wykosili, wszystkie punkty teleportacyjne. Pan, czekaj, help! No kurna, swojego. No. Dobra, jedź. Ale stary dziad. On chyba przeżył dużo wojen. Wsiada ktoś jeszcze na podwózkę? Ale obładowany jesteś nabojami? Jak Abraham w szeregowcu Ryanie. Tyle? O, przyjmują nasz ostatni sektor. Jak go zdobędą, to po nas. Ale jesteśmy w dupie. O, kurka. Gdzieś ty nas, panie, zawiózł tą ciężarówką? Dostaliśmy tęgie baty. Co się dzieje? Kurna, gra się zawiesiła. Ja ci nie mogę, daję kółko, nic się nie dzieje. Dobra, poczekajmy. Ja pierniczę, co to ma być? Jaka gra zbugowana. Daję kółko, krzyżyki. Nawet daję opcję i nic się nie dzieje. Dobra, no nic, będę musiał chyba ją wyłączyć i włączyć. Stracę wszystkie postępy. Nie wiem, czy ta gra leci dalej, czy nie. Za chwilę pewnie mnie wyrzuci i będzie pisać: zostałeś wyrzucony za bezczynność. Kurka, patrzcie tu, i tyle czasu zmarnowanego.